Witam, witam ponownie w Assassin's Creed Valhalla. Przechodzimy od razu do rozgrywki. Wielkie dzięki dla patronów wspierających. Pamiętajcie, łapce, subskrypcji. No i cóż, na początek przedstawię wam, jak wygląda ta szybka podróż. Chociaż tutaj ciekawostka jeszcze, jeśli chodzi o nasze umiejętności. W każdym momencie możemy sobie zresetować tutaj nawet nasz punkcik, więc jeśli wydacie w inne miejsca niż tego chcielibyście, no to można później to wszystko sobie zresetować, także też bardzo fajna sprawa. No i cóż, zobaczmy, jak działa ta szybka podróż, bo teraz przeniesiemy się już tutaj do naszych spraw rodzinnych i polecimy troszkę z fabułką. Na razie będzie fabułka, później pozwiedzamy, ale na razie też dla was nagrywam tak na zapas, żebyście widzieli jak najwięcej na premierę, także zobaczmy, jak to się w miarę wczytuje. Tu mamy te zorza. Spoko, nie? Bardzo spoko. No dobra. Tu można zawsze sobie zmienić krajobraz. Porozmawiać. Może jeszcze porozmawiamy z kilkoma osobami, co? Tutaj mamy takie znaczniki. Toby, trading a needle for an arrow, I see. Eivor, can you teach me the art of archery? I'll be happy to. Tak? See how I'm standing? Plant your feet in the ground, no wider than your shoulders. Breathe in as you draw the arrow back. Mamy w to strzelać, czy co? Look at the point you want to hit. And now imagine the arrow passing straight through it and far beyond. Breathe out, then release. Kołczan jest pusty. Aby zdobyć więcej strzał, szukaj w świecie lub kupuj u handlarzy. No, to ciekawie. Wszystkie dostaliśmy, jest okej. Ale co jeszcze? Co jeszcze mamy zrobić? A, może tam? A, w sumie tego nie widziałem. Wszystkie mamy zestrzelić, tak? Dobra, jeszcze tamtego walniemy. Chociaż to już chyba nie ma odległości. All in the eye. Thank you, Eivor. As a gift, I could design a new tattoo for you. Something to decorate your scar. A kind offer. But I want this scar visible. Oh, I did not mean to offend. In any case, I do have a tattoo for you. Dobra. Odwiedź warsztat tatuatorski. Have a look, no to tutaj. Dobra, tutaj. Tu mamy kupca, tu mamy kowala, tu mamy ten warsztat. Bardzo fajnie. No to idziemy do warsztatu, może zobaczymy jakieś malowania. A kołczan jest pusty? To ja sobie uzupełnię. No nie, już chyba nie. Ale fajne, fajne. Piękna osada. A tutaj w co gramy? Orlok. Orlok. A game of skill. Orlok. How about a game? Zagrajmy. Let's do this then. Straight to the point. May the best hand win. Okej, co to macie? Co to macie za gierkę? Nie grałem jeszcze w Orloga. O kurczę. W której dwóch graczy walczy rzucając kośćmi, przywołując łaski bogów. Gracz, który jako pierwszy obniży poziom zdrowia do zera, wygrywa. Faza rzutu. Gracze rzucają kośćmi, lica kości wywołują różne efekty. Dobra, faza łaski bogów. Faza rozstrzygnięcia. Aż do zera, tak? Orzeł czy reszka? Orzeł. Reszka. Zaczynamy. No to dobra, zobaczymy, jak to się gra.
Na początku każdej rundy ty i przeciwnik rzucacie kośćmi. Możesz wykonywać maksymalnie 3 rzuty, między rzutami decydujesz. Dobra. Mamy tak. Zablokuj, zadaj, zadaj, zablokuj, zyskaj, odbierz przeciwnikowi. Ten. To jest ten. Odbierz przeciwnikowi, to też jest spoko. Dobra, i teraz tak. Potwierdź. Rzucamy. Niech będą. No mamy 6 takich, nie? Trochę ataku, trochę odebrania, trochę obrony. Można 3 razy sobie rzucić. Teraz faza decyzji. O kurcze. Każde zapewnia jeden żeton. Są liczone i niezablokowane obrażenia. Ja cię kręcę, ale skomplikowane. No to tak. Tyk. Ej, piękne to jest. Ja cię kręcę, jakie to jest dobre. I tu zabieramy. A i on zabiera mi 3, czyli on ma jeszcze 4 te żetony. Kurczę. I musimy, aż te wszystkie kamyki zejdą, nie? Ale on ma dużo tych żetonów. A! Nawet ten. Zablokuj, zyskaj. To jest spoko. To jest spoko. I to. Ale fajnie dorzuca, nie? Tą kolejną. I mega. Dobra, jemu te już się podobają. Mi jeszcze jeden nie. No to okej. Zobaczmy, co tu mamy. Łaski bogów. Decydujesz, jaką łaskę bogów chcesz przywołać. O kurde. Jeśli masz mało tych punkcików na ofiarę po wybraniu określonej, nie zostanie zastosowany, okej. Wybierz łaskę. 4, ale ja nie mam żadnych. Nie mam żadnej łaski, nie? No ja nie mam żadnej, więc zobaczymy, co się stanie. Chociaż może teraz odbiorę, bo mam... Bo mam 3. Tutaj kamyczki poszły. Może jeszcze odbiorę. Powinienem jeden jeszcze odebrać, chociaż 2 teraz odbieram. Dobra, no to moja łaska powinna pójść. Leci. 2 ataku. No to spoko. Spoko, naprawdę fajne. Naprawdę to jest fajne. I tutaj... Zablokuj to, to niech będzie. Pójdziemy troszkę w atak i to. Potwierdź. Pójdziemy w atak. Zobaczymy, jak się teraz przebije. No kurde, fajne ma. Ej, świetny. Ja się wkręcę jak w gwinta, kurde. Dobra, zablokuj jeden. Chociaż żeby jeden defense był, nie? Ej, ale to jest super. To uderzenie Tora. Tak, potwierdzam. W ogóle fajny klimacik, nie? Dobra, i zobaczmy, co robimy. My tutaj atakujemy bardzo mocno, mamy po jednym tym. Ale on sporo zyskał tej many. Ale mam świetne miał te. Bo miał jedno w takim... O kurde, on miał dobre te kości. Tu miał takie dodatkowe... Z tą maną, nie? Bo są puste i są z maną. No to my chcemy tą. Na razie będę próbował tylko z tym.
This will do. Okay, to. Próbuję dobić troszkę tych punkciorów. Ale on ma ataku! Nie wierzę. Okej, faza łaski bogów. I teraz wybieramy sobie... No tą czwórkę. On też, tak? No, sporo dostałem. O kurczę, ale atak był. Okej, ja mu to biorę. I teraz będę miał bardzo dużą tą łaskę. Może mi się uda, ale... Kurczę, mamy 3, on ma 5. A, to już nie potrzebuję teraz łaski. Potrzebuję atak po prostu. To też wezmę. Troszkę obrony. Ach, on ma sporo ataku. Teraz tak. To dobra, niech będzie. Kurczę, bardzo mi się to podoba, bo tu między tą łaską, a troszkę atakiem, trochę obroną, nie? Musi być strategia. On mi teraz to weźmie. 8. Ja mam ile tego mam? Raz, dwa, sześć. Sześć, teraz będę na minusie, to nie zrobię. Nie będę miał 8. Dobra, tutaj zablokował, jeden kamyk poszedł, tutaj zablokowany. Ja zablokowany. I on mi to wziął. Czyli zobaczymy, jaką on będzie miał łaskę. Ale ja mu strzelam za 2, nie? No i 2 kamyczki na 3 kamyczki. Ja spróbuję teraz ofensywę typową, bez łaski już. Kurde, tamten był bardzo fajny. Ale okej, mamy. Niech będzie tak. I sorry, że tak długo w to gramy, ale to jest fantastyczne. To jest fantastyczne. I tu mamy 1 punkt obrażeń. Dobra, spróbujemy już tak. Bez tej łaski, nie? I teraz mamy fazę rzutu. Okej. Dobra, jeden strzał poszedł, ten zablokowany. You win. Are you going to walk away? Kurczę, też miałem atak. Let us play again. Kurde, fantastyczne. Fantastyczne. Bardzo mi się podoba ta gra. I nigdy nie grałem. Coś takiego. Oj, to może być gwincior. To może być kolejny gwincior. No dobra. Tam jeszcze ktoś został. They must be finished now. The king has called for his best mead, so the talks are concluded. It should be safe to enter. I'm ready to face the thunder. I'll speak with the king now. Excellent, King Styrbjorn. I will take this proposal to my nephew. I believe he will see the wisdom in it. Good. It is all I can hope for. May the Styrbjorn. Cały czas żyje. May the winds favor your voyage, Guthormr. Eivor, come forward and explain in plain words why you have willfully disobeyed my commands. Do you mock me? I do not mock you, King. I mean to embolden you against your enemies and your own poor judgment. You know nothing of my judgment. You know nothing of my plans and strategies. Sigurd would agree with me. My son might agree with you, but he would obey me. He knows his place. Not as well as he knows his father. Imagine you are harassed by an enemy with warriors that vastly outnumber your own. What profit does open war bring? Would it not be better to work quietly through diplomacy, gaining alliances? Waiting until the day our numbers outweigh our enemies and our victory is guaranteed. Hmm.
Do we have any allies to speak of, or is that your excuse to do nothing? Your confidence blinds you to so much in plain sight, Eivor. Day and night I toil to forge ties with clans to the north. Very soon you will see the fruits of my efforts. Only then will you understand. Is that all? I'm at a loss with you, Eivor. When I took you in as my own, never did I imagine such disrespect from the child of Varin. Your father was a fine man. Just and loyal to me, he died bravely so that we might live. He died a coward, Lord. A fate I will not mirror. Why do you carry such a useless burden? Let it go! Think only of the days to come, of your future, and the victories at hand. My honor has been stained. Until it's wiped clean, I want nothing else. I refuse to pick at that wound again. But if there is something that can chase these shadows from your thoughts... Sigurd has come! Oi. Down at the docks, his ship is here! O kurde. No, ciekawe. Sztaby pozwalają ci ulepszyć wyposażenie, odblokować sloty. No spoko, a gdzie te sztaby? Książę marnotrawny. Udaj się do przystani. Ale jazda, nie? Ale jazda. Kurde, ciekawe co z tym Sigurdem. Hey, hey, careful with that one. Eivor! Sigurd! Ah, look at you, blood-soaked drinker. What have you been worrying without me? Ah, and you, soul-cured Vikinger. I smell the stink of a dozen kingdoms in your beard. Just to start. Randvi, my dear wife. Your husband returns. Bringing gifts and riches to share. And new friends, I see. Yes. Basim and Hytham. We met in Miklagard, and they showed me her buried secrets. We are grateful to Sigurd for his invitation, and eager to pay tribute to your king. My brother is always very careful with the company he keeps, if you're standing safely beside him. He must like you. Ah, Eivor. Save the introductions until our bellies are full. I will see my father. Tell him of my time away. This morning we traded with a ship passing south. They told us Eivor the Wolfkissed was captured by Kjotve's men. They must have cut the tale short. I killed my captors, and recovered my crew. For that, your father scolded me. You know where I stand, brother. Nothing short of war will dislodge Kjotve from our lands. But he disagrees. I know. I know. Father thinks too much and acts too little. Today that changes. I promise you. By the winter's end, the name Kjotve the Cruel will be a curse on the lips of a drunken fool. No, myślę, że... tutaj ten okrutny będzie jakimś bosikiem. Father. Tonight we feast and celebrate your return, Sigurd. The tables are laid with barley and lamb, bread and mead. And no more, I beg you. I want nothing you would not serve a thrall. Let me be the one to honor you. I bring gifts and tales from faraway lands. After two winters away, I am full up with both. Very well, very well. Come inside. And when we are fat and satisfied, Father, we will talk of Kjotve and his clan, and how we may end their terror, once and for all. He has dogged us too long, shamed us for too many seasons. No, ładnie poruszył temat. Eivor knows this. It ends now. Yes, of course, when the time is right. Oj. Coś niechętnie, nie?
Through Rustam, we barreled down the Volga River, raiding as we went, shadowy tribes hurling spears at our ship. At Miklagard, we saw men bedecked in riches as vibrant as the Bifröst itself. And these we took for our troubles, of course. We sailed to Rome, then Africa, past oceans of sand, warriors of all colors, and beauty the eyes must weep to behold. And now I have returned, with riches and glory to share with my family, my friends, my eyes forged Drengir. So take what you desire from my horn. For this is only a taste of things to come. Tomorrow, the Raven Clan starts anew. Skål, Sigurd. Skål! And you, Eivor, come. I have something special for you. Ranvi. Eivor, have you paid a visit to Valka? I did. Ah. And? It is not something I can speak on, or wish to. I understand. Your bed will be warm tonight with your husband returned. That must be a good feeling. It is a different feeling. Warmer, but with less space to stretch my arms and legs. Are you not happy to see your husband return? Of course. But it has been so long he seems a stranger to me. 3 winters we are married, and he has been away for 2. Can you not rekindle the flame that once burned hot? When he crawls into bed to warm me, as you say, it will be with farts and honeyed breath. Ah, we should all be so lucky. Okay. Pogadamy z wszystkimi? O, ciekawe. Hi, Missit. Yes, and you are Eivor. I am. I hope this ruckus does not overwhelm you. We tend to drink and talk at equal speed. Not at all. The wood smoke from your fire pit does sting the eyes, but the warmth is welcome. Of course. It must be rather warm where you live. Where I live changes from week to week, but always I am with my mentor, Basim. Your mentor? For what cause? A noble one. A cause as true as the world is old. But let us leave it at that for now. I understand. But if you hope to stay tight-lipped for the rest of the night, keep clear of Tekla's meat. Ah, thank you for the warning. It will not be a problem. Okay. You're Basim. You have a good memory. And you have no mead. Can I fix that? Sigurd spoke often of you on our journey. Called you his right arm. A celebrated warrior. I am honored to meet you. Likewise, Basim. And how did you come to meet my brother? He sat down in Constantinople some months ago to rest and resupply, he told me. But I knew otherwise. Men with eyes that gleam like his are always up to something more. I think he wished to raid the Hagia Sophia. That sounds right. I will not bore you with the details of our meeting. But I liked your brother from the first. I saw something in him that captivated me. As if a forgotten memory of an old friendship. Constantinople. Surfaced. He has that effect on people. Enjoy your evening, Basim. Pamiętacie? Jaka część się działa w tym mieście? A tam miałem iść do tatuażysty jeszcze. A, dobra. You have snared my curiosity, brother. What is it? Not yet. Drinks first. To my first night in Fornburg in over 2 winters. It must end with me soaked and wall-eyed, shouting at the shadows of trolls. And you want me to sail with you on these honey waves? Yes. You are stuck with me, Drengur. Now drink. Tak uczysz, siostrę? Ah! You would put Thor to shame. No, tato pije. Forgive me. On your first day back, I should have let you win. Gods, you should have let me start. It is good to have you back, Sigurd. Yes. I've missed this terribly.
When I first met Basim, I regaled him with tales of our homeland. And it was then I felt a heart longing to return at once. Come. This brings us to your gift. These excellent men were my shepherds through much of their homeland, the Abbasid Caliphate. They are a clan, not joined by blood, but by a common idea. A brotherhood of shadows executing their own form of justice. In my time with them, they shared many of their most hidden secrets, for which I am grateful. And now, I gift one of these secrets to you. O kurde! Weapon for the finest warrior I know. Ukryte ostrze już? Asasyni. Beautiful craftsmanship. What kind of smith makes a weapon like this? It is less a weapon than a tool. One we have used for centuries to fight injustice and evil. Mentor, I must protest. This is deeply unorthodox. Our wrist blade is a sacred tool. Do not make a fetish out of cold metal, Haitham. What matters is the mind of the one who wields it. Please, try it on. The blade should ride on the underside of your arm to conceal it from your target. I have no wish to hide this, and I would rather not make the same mistake you two have. Okay. I like it. Będzie tu używać. This is no mistake. This is a voluntary sacrifice to prove our devotion to... A good start, Eivor. But you must learn how to use it effectively. Outside, this is not something for all eyes. Lead on. Ukryte ostrze. Zdobyto. This clan of yours, it has a name. Indeed. But among the tenets of our creed is a vow to never reveal too much to outsiders. In time, ale mega. You may learn more. Już teraz. But not here, where the walls and trees may have ears. I look forward to it. Here, let me lead you to our most basic ukrytego ostrza. Wielded with skill and care, our blade delivers a singular killing blow. As you near your target, find your window to strike. Timing is essential. No tego mi brakowało. I've not seen a blade so sharp. Some targets are trickier than others. Keep that in mind before you strike. Take that one down from the ledge. Jup. Zwisając z krawędzi. Tu nie mam gdzie. Aha, tu. A perfect strike. Ale mega. How about a tor przeszkód? Leap down upon that target from above. Okay. Mega. Oswój się z ostrzem. No dokładnie. Nie no, jest asasyńsko. Można lutować, ale. Not that I am aware. Then why offer her the blade? Surely we have more. Haitham. Hush. You wield the blade well. Let us leave Eivor to enjoy her gift in peace. Come. Eivor, let us walk to the docks and take in the night air. What do you make of my new friends? They seem generous and menacing in equal measure. I know what you mean. And they have learning, too.
They wield numbers and writing as if it were magic. Basim has shown me so much about the world, all of which I will share with you when the time is right. Kurde. Oh, I miss the smell. No ten Sigurd też tak, nie wiadomo co z nim. Have you returned for good, or do you mean to join this shadow brotherhood? Leave all that aside, Eivor. Tonight we are family again. The here and now is what matters. Our kapturmanie. Our clan. Our glory. I missed you, brother. Your clear head and your courage. Ciekawe, czy będzie musiała go zdradzić albo coś. Super się zapowiada. Keep it up. From here to Valhalla, I will always be at your side, Sigurd. Always. This fjord has grown too small to contain me, or I too large. There is so much more beyond these stony fangs that rise around us. England, Ireland, Francia, all greener pastures, ripe for the plucking. Tomorrow, we make new war on Kyrtve, and reclaim the lands he took from us. And from there, we build a kingdom for us. I'm with you. Only say the word. Good. Get some rest, and return here at first light. Wow. Kurde. Bardzo fajnie ta fabuła się rozpoczyna. Już asasyni. The Northmen have spoken. You will betray Sigurd. No, this is wrong. That cannot be right. Odin fought against his fate. It can be done. You will betray Sigurd. Shit. Kjotve's warriors. Okej. No dobra, wiecie co? Myślę, że tak czy tak w tym momencie zakończymy, bo już taki odcineczek półgodzinny myślę, że wystarczy. No cóż, jak wam się podoba? Ukryte ostrze jest, Sigurd jest, ekipa jest, no i będziemy teraz tego naszego ukrutnego przeciwnika dojeżdżać. Ale to już następnym razem, także wielkie dzięki za oglądanie. Łapka, subskrypcja i kto dotrwał do końca, niech napisze ukryte ostrze. Do następnego.